Wygląda na to, że prezydent wkracza do gry o związki partnerskie. W dzisiejszej Rzeczpospolitej opisujemy projekty zmian, które prezydent przygotowuje. To ważne są szczegóły oczywiście. Ważne jest to, że prezydent tak naprawdę chciałby ograniczyć zmiany dotyczące związków partnerskich do dwóch obszarów. Chciałby partnerom ułatwić informowanie o sprawach zdrowotnych, jeżeli któryś z nich ciężko zachoruje, i chciałby ułatwić, czy właściwie odciążyć od płacenia podatków w przypadku, gdy jeden z partnerów umrze, drugi nie musiałby płacić podatku spadkowego. To są takie dwa obszary, które prezydent Komorowski proponuje zmienić. Wycofuje się z innych rozwiązań, dokładnie to w dzisiejszym tekście opisujemy, ale oprócz tych szczegółów ważny jest jeden zasadniczy fakt. Tak naprawdę tym projektem, bardzo ograniczonym, bardzo konserwatywnym, Komorowski wyznacza granice kompromisu, na jakie jest się w stanie zgodzić. Pokazuje jasno, że jeżeli projekt ustawy o związkach partnerskich przyjęty przez Sejm będzie szedł o wiele dalej, będzie o wiele bardziej liberalny, to prezydent skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj prezydent pokazuje palcem Sejmowi, w którym kierunku chciałby, żeby posłowie poszli.